Jakiś czas temu zrobiłem z Dave'em odcinek z hardkorowych pytań. Dziś postanowiłem to powtórzyć, tylko w troszkę innej formie. Siemany dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypcon i słuchajcie, na samym początku możecie zostawić łapkę w górę. Czy nie wiem, może 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z Palionowa. Dodatkowo możecie wbić na Chef Shopa, tak jak tutaj widzicie, mamy piękne logo Chef Shopu. Tam możecie sobie kupić etui, możecie sobie kupić tak naprawdę co tylko tam znajdziecie, co wasza dusza zapragnie, to tam to jest. A słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem na początku, mamy ulepszoną wersję, ale ulepszoną, może nie ulepszoną, ale inną wersję hardkorowych pytań z Dave'em. Oczywiście, czekajcie, ja zajdę po Dave'a i od razu mu wytłumaczę, o co to chodzi, bo on tutaj gdzieś na chacie powinien czekać. Halo, wchodzę przez garaż. Dzień dobry. Kto mi się tu... Co ja tutaj? Dlaczego przez garaż? Dave, co? Drzwi są powiedz... od tego, dobra, ale żeby ty... wchodzić przez drzwi. Ale powiedz, czekaj, zamknę ten garaż teraz. Słuchaj, powiedz mi, czy ty masz to? No mam. No to dobrze, bo to jest to, chodź, to lecimy zagrać sobie. O, może tam na dach McDonalda, tam jest idealne miejsce, żeby... Dobra, o, kurczę, troszkę dobra. Mnie... Wow, jak ale w co my będziemy grać? W jaką chodź, gierkę? Bo mamy do zagrania w pewną taką rzecz. Nazywa się to, uwaga, kto? Kto? No ja. Kto? Nie, słuchaj, dałem pytania na Instagramie, na którego zresztą bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Jeżeli ty, kochany widzu, nie jesteś na Instagramie, to powinieneś wbić, ponieważ tam jest już nas ponad 20 tysięcy. Tu jest nas ponad 90 tysięcy, więc jeżeli chcesz być w tej grupce, jakby to powiedzieć, tych, jak, nie, 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 jak to powiedzieć, w grupce tych lepiej doinformowanych, o, na przykład, no to koniecznie wbij na Instagrama, oczywiście link jest w opisie, Szczypcon przez 2N na końcu, możecie też wbić do Dawida, Dawid Podłoga, kochanek, zapraszam tam bardzo serdecznie. I uwaga, dzisiaj, w sumie niedawno, bo przed chwilą dałem na story coś takiego, że możecie zadawać mi pytanka, kto coś tam zrobił. I mamy tych pytań całkiem sporo, bo jak tutaj tak przejeżdżam, to widzicie tego, jest... dużo. Więc te pytania dzisiaj tutaj pozadaję, choć tutaj Dave są do mnie, ponieważ sprawa wygląda następująco. No nie siedzimy? Nie siedzimy? No bo nie będziesz miał gdzie tabliczki postawić, wiesz? A, dobra. Tu, dobra. Więc jest tak, ja będę czytał pytanko, czaisz bajerę, czytam pytanko i ty musisz w tym momencie, prawda, napisać kto. Czyli jak będzie pytanie na przykład, kto ma prawo jazdy, no to ja piszę, że ty, a ty piszesz, że ja. I zobaczymy, czy się zgadzamy, ponieważ jeżeli może być tak na przykład, że ktoś zada jakieś przypołowe pytanie, typu na przykład, kto kiedyś zesrał się na sufit i ty będziesz chciał, żeby to był ja, a ja powiem, że to będziesz ty i wtedy jest dobra. Lipa, nie? Wiesz, dobra, co chodzi, okay, nie? Okay, dobra, okay. Czyli mogę zaczynać z pierwszym pytankiem. Jesteś już gotów, tak? Dawaj, jesteś już gotów. Dawaj. Dobrze. Pytanie, uwaga. Pytanie. Pierwsze pytanie. Kto jest większym flakiem? Dobrze. Dobrze. Masz? Mam. No, zgadzamy się. No. Oczywiście, że milkacz. Dobrze, pierwsze pytanie mamy z głowy, dobra, lecimy dalej. Uwaga. Kto spędza więcej czasu przed komputerem? Dobra. Ej, szczerze ci przyznam, że ja nie wiem. Ja jestem chyba pewien. Ta? Wiesz co, ja... dobra, wiem co napiszę, no. Co napisałeś? Ty. No. Dobra, ja napisałem, że ja. Tak, że ja więcej czasu spędzam... O, zabrałem ci tabliczkę. Ja więcej czasu spędzam przy komputerze, ale pozwolę sobie to wytłumaczyć. Nie wiem, dlaczego tak jest. Mi się wydaje, że przez to, że na Twitchu coś oglądasz. Ja nie oglądam w ogóle na komputerze. Ale wiesz co, ja na Twitchu oglądam zazwyczaj na telefonie. Seriale też raczej przy telefonie, więc to nie przy komputerze. To bym tak nie zaliczył. Ale może być bardziej to, że... nie wiem, ja chyba więcej sobie tak po prostu wchodzę i tak gram, ale nie wiem, szczerze przyznam, to jest możliwe. Ciężkie to pytanie, jest takie, bo boję porówno, się, żeby... porówno, porówno. My zazwyczaj jak siedzimy na komputerze, razem. To i tak razem gadamy, więc to jest tak bardzo porówno zrobione, że... No, dobra, tu jest pytanie, kto zdał pierwszy prawko, ale to już odpowiedziałem sobie na początku, więc olejmy to pytanie. Dobra, kto więcej robił cięcia w filmach? Co? Dobra, może być. Tak? No dobra, no to ja wiem, dobra, ja wiem, kto więcej razy. No. Dobra, pisz dobra, ja, to, ty, pisz ja, ty, dobra, ja ty, ja ty, dobra, pisz dobra, tak będę pisał, okej. Okay. O, kto pierwszy zaczął nagrywać na YouTube? Dobra. Napisałem JD zamiast JA. Ale ja pierwszy zacząłem nagrywać na YouTube. Mimo tego, że odkąd nagrywamy Minecrafta, no to w sumie Dave jest dłużej, ale ja już w 2014 roku założyłem kanał i nagrywałem. Prawda, to już to trochę jest długo. Wytrwały dzik. Dobra, uwaga.
kto pierwszy miał dziewczynę? To jest ciekawe. Ja, ile miałeś lat? Kurczę, ja sam nie pamiętam. Nie, dobra, ja daję ciebie, na pewno byłeś ty. What? No wiesz, nie, ja nie ty. Wiem, nie wiem, kurczę. Nie, daję ciebie, twój był publiczny związek. No dobra, no to ja. Dobra, no to ja byłem, ja chyba byłem pierwszy, aczkolwiek no, trudno mi jest na to odpowiedzieć, nie wiem za bardzo. Dobra. Jako... Kto ja... Nie, to znowu to samo pytanie, dlaczego czytam drugie jest to samo? Czekaj, jeszcze raz. Kto jest mądrzejszy? Kurde, myślę. Ej, dobra, ja jestem ciekaw, co ty napiszesz. Ja... Dobra. No? O, dobrze, tak czułem, że właśnie wybrniesz z tego, że ja napiszę ciebie, ty napiszesz mnie. Czyli szefy dogadały się po prostu bez słów, dogadane, uwaga, dobra. To jest zawsze dobra praca. O, kto częściej czyta książki? O nie, dobra. Chyba tak, ale nie wiem w sumie, dobra. Nie, ja? Chłopie, no ja nie wiem kiedy ja książkę ostatni raz miałem w ręce. Nie czytam książek w ogóle. Ja miałem z rok temu. To ty częściej. Tak? Nie czytam nic. To ja wybrnę, znaczy ja pomyślałem, bo kiedyś mówiliśmy o Władcy Pierścieni, że czytałeś, nie? A to tak, nawet miałem tę książkę gdzieś tutaj obok, ale no, w ogóle nie czytałem, wiesz? Nie ten. No więc, znaczy ja ją czytałem, ale dawno to było. Dobra, o! Kto lepiej gra na fortepianie? Kurde, ale sobie pytania po ciebie dobrał. Nie, to po prostu to mi się narzuciło w oczy teraz. No ja, ale to tylko dlatego, w sensie Dave też gra, w sensie ja słyszałem nawet jak Dave gra, więc może Dave, nie wiem, grałeś ja kiedyś? Ja nie umiem, ja nie grałeś umieć kiedyś pod publiczkę, w sensie, że to co tam umiesz, zagrałeś kiedyś gdzieś komuś, żeby to pokazać tak na forum, czy nie? Nie. No u Pawła tylko. Okej, no dobra, no w każdym razie ja słyszałem u Pawła jak zagrałeś i szczerze ci przyznam, że jak na osobę, która nie chodziła do szkoły muzycznej, no to jestem w szoku. No bo ja chodziłem do szkoły muzycznej przez 9 lat na fortepian, więc tu pytanie było, prawda, no wiadomo. Powinno być tak, że ty też powinieneś mieć screeny i na zmianę powinniśmy dawać, żeby było sprawiedliwie, bo ja tutaj nie wiem, co ja mam wybierać. Dobra, kto więcej czasu spędza w łazience? No nie wiem, to jest kwestia chyba tylko srania, bo ja tak poza tym to w ogóle tam nie spędzam czas. Ja wiem, co ja dam, ale mam na to dobry argument. Dobra, no to ja w takim razie dam ciebie, bo ja prawie w ogóle nie siedzę. Ja? Ja dam ciebie, ale z tego względu, że miałeś warkoczyki, wiem, że to się długo myje. Dobra, okej, okay, może być. No tak, to faktycznie się nie myło zbyt krótko, ale już nie mam warkoczyków, więc w sumie nie pomyślałem o tym. No dobra, no to masz rację, dobra, uwaga. Lecimy dalej. Kto dłużej śpi? O, to jest łatwe pytanie. Dobra, na pewno. Znowu napisałem JD. Ja śpię więcej, ja zdecydowanie śpię więcej. Bo, w sensie, ja może idę później spać niż ty, ale ja za to śpię strasznie długo. No, tak, tutaj pytanie, dobra. Kto z was ma więcej pomysłów na odcinki? Wydaje mi się, że ty. Ty? Ja? No, wydaje mi się, że czasem masz dużo pomysłów. Ja mam różne pomysły, ale ty masz więcej. Moim zdaniem, ty masz więcej. W sensie, to jest to, że... dogadujemy, kurde, to razem, tak powiedzieć, no ale... Ktoś ma gorszy dzień i nie ma pomysłu, to druga osoba mu pomoże i będzie tak... Tak, no to zazwyczaj też nawiązujemy do swoich filmów. Jak ktoś nagrał jakiś odcinek, to druga osoba nagrywa kontynuację na przykład, nie? Zazwyczaj ja nagrywam kontynuację, więc to jest tak, że gdzieś tam zawsze to jakoś łączymy. No więc to trudno odpowiedzieć, no ale widzisz, no. Dobra, kto bardziej upił się na imprezie? Dobrze. Dobrze, ale, tak, ale ja tu tak. Mogę powiedzieć. 23. Ja tu mogę powiedzieć argument. Magiczna godzina. Gorszy dzień. Gorszy dzień? No tak, w sumie zazwyczaj to nie odpadasz, ale to był akurat, kurczę, wyjątkowy twój. Upadek cesarstwa Dave'owego. Może coś to było. Kurde. Dobra. Kto. Nie, to nie. Kto jest bardziej popularny, kto ma większe powodzenie u płci przeciwnej? Ale odpowiedzmy może na to drugie, bo popularny, no to... Ja się nie czuję w ogóle popularny. Nie wiem, czy spotkałeś jakiegoś widza poza tym, jak byłeś ze mną, bo w sumie razem spotkaliśmy... Raz spotkałem. Tak? I ja spotykałem przed nagrywaniem Minecrafta już, w sensie, ale to na meetupie.
ale nie wiem, trudno to powiedzieć, w sensie nie jesteśmy w stanie tego oszacować. No, trudno, ale dobra, drugie pytanie, kto ma większe powodzenie u płci przeciwnej? Na to odpowiedzmy tutaj na tabliczkach. Dobra. Kurczę, ja nie wiem, co ja mam dobra, ja napiszę, że... Nie, ja napiszę tak. Tak napiszę, o. Nie, no na pewno nie, coś ty. No ale... Ja... Ty na pewno. Czemu ja na pewno? Nie wiem, czy... Wiesz, jest taka aplikacja, na której to ty więcej pisałeś niż ja. No dobra, ale to jest aplikacja. No dobra, ty... dobra, okej. Okay. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo w sumie odkąd się znamy, to wiesz, co chciałbym teraz powiedzieć, ale tego nie powiem. Dlatego udałem ciebie, ale dobra. Dobra, kolejne pytanie. Kto ma lepsze oceny? Stary, ja nawet nie wiem, jakie ty masz oceny. No, czy to ma sens? Ja, dobra, ja napiszę tak, jak sądzę, że... No, napisałem... No, co ty napiszesz? Nie, ja? Mi się wydaje, że ty możesz. Nie, wydaje mi się, że nie. Powiem ci szczerze, ja nawet nie wiem, jakie ty masz oceny. Nie gadaliśmy o tym, bo ty... Ja też, no. No, my mamy bardziej podobnie. Z przewagą w dół, bardziej z przewagą dwóch. No, więc... też. Znaczy to tak dałem, okay. Bo byłem poczasem w formie. Czyli jesteśmy tak samo beznadziejni w te klocki, dobra. Kto jest większym leniuchem? Ja wiem, co odpiszę. No nie, znowu napisałem, kurczę, ja ciągle piszę JD, bo mam pod palcem D. Ty? Serio? No mi się nie chce dużo rzeczy robić. Ale mi też się nie chce wielu rzeczy robić. Ja popatrzę na to pod tym względem, że ty jeszcze mówisz, że ćwiczysz. Pamiętasz, jak było coś takiego, że mówiliśmy, że o, kto tam będzie ćwiczył, ćwiczyć i coś tam. I ty mówisz, że zrobiłeś poranny trening, a ja spałem. No w sumie. No, więc na, pod tym względem tak na to popatrzyłem, dobra. To pomyślałem. Kto wydaje więcej pieniędzy na niepotrzebne rzeczy? No. A, no dobra, w sumie we dwóch. Mamy takie same zakupy, AirPodsy, Switch, 11 Pro Max, znaczy no, Pro i Pro Max. Tak, tak, tak. No, to leci równo. Trochę nas poniosło. Aczkolwiek nie uważam, żeby telefon był złym kupnem, tak samo AirPodsy uważam, żeby bardzo złym kupnem. Switcha żałuję, no ale... Nie, Switch był taki trochę nietrafiony w punkt, ale dobra. Kolejne pytanie. Kto lepiej tańczy? Ja wiem, co napiszę. Ja dam siebie, bo... Zgadzamy się. Bo ty sobie ćwiczyłeś tego shuffle dance'a i tak dalej, więc to jest... Więc wydaje mi się, trochę. Że ty po prostu. I ostatnie pytanie teraz zadamy. Już ostatnie z ostatnich, uwaga. Kurczę, trzeba wybrać jakieś mocne. Dawaj, jakieś solidne. No nie, to nie ma żadnych takich... Są pytania, które mógłbym zadać, ale chcę mocne jakieś. Nie wiem, kto... Dobra, zadaj byle jakie. Kto wyprowadzi się szybciej z domu? No. Dobra, to się zgodziliśmy. Tak, bo... Bo ja chcę po prostu, ja chcę się wyprowadzić, no. Bo mieszkam na wsi, więc tutaj jest ciężko pod każdym względem. No i też mi się wydaje, że ja to zrobię już za rok po prostu. Jak skończę szkołę, to wtedy jakieś studia, więc to już można powiedzieć jako wyprowadzka, bo raczej po studiach do domu nie wrócę już. A na studiach, no to tak jakbyś już nie mieszkał w domu. Dobra, w każdym razie, tyle by było w tym odcinku. Jeżeli chcecie następny taki odcinek, ponieważ mi się go mega dobrze nagrywało, więc myślę, że kolejny odcinek byłby jak najbardziej... fajny do zrobienia, no to napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście i oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jak będzie duży łapek w górę, to będę wiedział, że chcecie taki odcinek kolejny. To by było na tyle, zapraszam też do Dave'a, tam dzisiaj też był ciekawy odcinek, więc wbijcie. Trzymajcie się, do następnego, czyli do jutra o 19:19. Na razie, pa pa!